Dzień dobry Państwu. Witam na debacie Siła Sąsiedztwa i Lokalności dla Budowy Lepszej Polski. Uczestnikami debaty są pani Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pan dr Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni. Witam panie prezydencie. Witam i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Super. Pani Katarzyna Zawodna-Wijo, prezeska zarządu spółki Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, który jest gospodarzem dzisiejszego spotkania. Witam pani prezes. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Super. I pani prezydent Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi. Witamy panią prezydent. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Super. Ja się nazywam Wojciech Kłosowski, jestem ekspertem samorządowym i będę moderował dzisiejszą debatę. Tak się składa, że ze wszystkimi trzema miastami, które tutaj są dziś reprezentowane, miałem przyjemność pracować jako ekspert, więc tym większa dla mnie przyjemność dziś moderować debatę z państwa udziałem. Tematem naszym, pozwolicie państwo, że troszeczkę zrobię takiego wprowadzenia. Tematem naszym jest siła sąsiedztwa i lokalności. Jeszcze dodaliśmy taki patetyczny element dla budowy lepszej Polski, ale dodaliśmy go z przekonaniem, bo rzeczywiście wydaje nam się, że przyszedł ten czas, kiedy my doceniamy siłę tych procesów dziejących się w najmniejszych skalach miasta dla budowy nie tylko lepszej sytuacji właśnie w tych małych skalach, na danym podwórku, na danej ulicy, ale w całym mieście, a nawet w całym kraju. Być może na pierwszy plan się tutaj wysuwa to, że w tych małych skalach my się uczymy rozmawiać ze sobą w lepszej atmosferze niż rozmawiamy w wielkiej skali. Bardzo możliwe, że tych plusów małych skal, w skali, w której mówimy o sąsiedztwie i lokalności, ale tej lokalności rozumianej najściślej, a więc lokalności nie 200 czy 500 tysięcznego miasta, ale lokalności pojedynczego podwórka, pojedynczej kamienicy, być może ulicy, w nieco większej skali, być może kwartału. Już mam wątpliwość, czy dzielnica jest tą skalą, w której w takim samym sensie mówimy o lokalności, bo ten kontekst, o który nam dzisiaj chodzi, to między innymi kontekst takich skal lokalnych, gdzie pojedynczy mieszkaniec albo zna każdego innego mieszkańca tego fragmentu miasta, albo zna kogoś, kto zna tamtego mieszkańca, więc jakby takie sieci osobistych relacji składające się z trzech ogniw, mnie, ciebie i kogoś, kto jest naszym wspólnym znajomym. W skali wielkiej metropolii to jest absolutnie niemożliwe, tutaj mamy anonimowość króluje, ale w skali dzielnicy, gdzie od lat skład mieszkańców się nie zmienia, to już jest możliwe. I jeszcze słowo kontekstu. My chcemy dziś rozmawiać o lokalności i sąsiedztwie, ale pamiętajmy, że nasze miasta nagle znalazły się w innym świecie, że mamy świat otaczający nasze miasta, który utracił stabilność i to jeszcze w dodatku chyba utracił stabilność trwale. Nie mam na myśli tutaj tylko pandemii jako jednej z turbulencji tej utraty stabilności, tylko mam na myśli to, że jak pandemia minie, to nagle się ockniemy z problemami kryzysu klimatycznego, pewnego rozregulowania gospodarczego, czy nawet może załamania gospodarczego, nie wiemy tego jeszcze dzisiaj, i rozregulowania społecznego. I te wszystkie czynniki tworzą nam otoczenie niepewności w skali globalnej, krajowej i ogólnomiejskiej, a być może remedia na to są w skalach tych ściśle lokalnych, o których mówiliśmy. Jeśli państwo pozwolicie, to będę wam udzielał głosu w takiej kolejności alfabetycznej, w jakiej państwa przedstawiałem, a więc pierwszą bym poprosił o wypowiedź panią wiceprezydent Monikę Chabior. Chciałbym poprosić panią o wypowiedź w takiej sprawie. Jak to jest w tych skalach
właśnie tych ściśle lokalnych. Czy widzi Pani szansę, żeby procesy, które dzieją się w tych najmniejszych skalach, na danym podwórku, w danej kamienicy, na danej dzielnicy, miały realny wpływ na sytuację całego miasta? Przede wszystkim myślę, że warto się odnieść do tego, co Pan powiedział, do pewnej idei sąsiedzkości, która moim zdaniem powoli jest, pozostaje w sferze marzeń i właśnie idei, a już nie jest realna z uwagi na to, jak układa się kultura. Znaczy mało jest już miejsc, w których ludzie rzeczywiście znają wszystkich sąsiadów, czy znają wszystkich społeczności. Nasze społeczności się znacznie zmieniły, ale to już oczywiście jest, dosyć trwa długo, więc to nie jest żadne zaskoczenie. I taka płynność, która jest spowodowana chociażby tym, że wynajmujemy mieszkania, zmieniamy miejsce pracy, nie wozimy dzieci do szkół najczęściej, nie wszyscy wożą dzieci do przedszkoli czy szkół blisko domu, nie wszyscy pracują w społeczności, a już zapomnijmy o mędrcu, który odpowie na ważne pytania, mędrca dawno zastąpił Google, więc jakby ten idealny porządek społeczności, który znamy gdzieś z książek, z legend, bajek i opowieści już nie istnieje. I my musimy się zastanowić, w jaki sposób miasto wspiera tworzenie tych funkcji, odtwarzanie tych funkcji, powoduje jakiś rodzaj, brzydko mówiąc, facylitacji, czyli zachęcenia ludzi do tego, żeby budować relacje, budować więzi i też wprowadzać nowych mieszkańców w pewne normy i wartości, które są z punktu widzenia miasta ważne, czyli w jakąś miejską tożsamość. Ja pamiętam, jak rozmawiałam z organizacjami już dawno pracując nad kwestiami lokalności tu w Gdańsku, bardzo często pojawił się ten typ idealny. W dawnych czasach zostawialiśmy otwarte drzwi, a sąsiad ściągał moje pranie, a teraz jest tak, że wprowadzają się nowi mieszkańcy i nie mówią dzień dobry na klatce. I jakby jak nawigować w tej przestrzeni, jak zachęcać ludzi, żeby normy chociażby mówienia tego dzień dobry, pytania się, jak się masz, czy reagowania w sytuacji trudnej, no właśnie, budować i tworzyć. Oczywiście ten urbanistyczny porządek mówi o tym, że jest sąsiedztwo, że chodzimy, poruszamy się w obrębie jakiejś przestrzeni, 10 minut spacerem do banku, do instytucji takiej, siakiej i tak dalej. I na pewno tak jest, natomiast i na pewno to jest ważne, natomiast prawda jest taka, że z różnych względów te warstwy, w których sąsiedzi, samoorganizujące się grupy, organizacje, rady dzielnic czy instytucje działające na rzecz społeczności działają w takim wielowarstwowym patchworku. One nie są ograniczone do jakiegoś określonego terenu i też mają różny ogląd rzeczywistości. No i myślę, że naszym wielkim wyzwaniem miast jest z jednej strony tworzenie tych struktur, które zachęcają mieszkańców do bycia razem. Tutaj mamy domy sąsiedzkie, kluby sąsiedzkie, właśnie rady dzielnic, budżety obywatelskie, inicjatywy lokalne, wiele różnych fundusze lokalne, które są pewnie w różnych miastach różnie. W naszym przypadku to te, o których powiedziałam, działania głównie realizowane. Ale też myślę, że wielkim wyzwaniem jest to, że w tej zmieniającej się rzeczywistości musimy szukać nowych metod pracy. Znaczy, jak włączać mieszkańców? Już parę lat temu mówiliśmy panel, wcześniej mówiliśmy konsultacje, potem mówiliśmy panel obywatelski, potem mówiliśmy rady. A jak mówimy teraz? Co jest ważne? Jakie są nowe metody? I myślę, że gdzieś ta tęsknota za sąsiedzkością, która jest w każdym z nas, bo jest, to każdy chce, żeby drugi na niego spojrzał mu w oczy, powiedział dzień dobry, widzę panią, widzę pana, miło pana widzieć, ładnego ma pan psa, fajnie, że nie szczeka, tak moja sąsiadka mi zawsze mówi, tak mnie przywitała, to bardzo miłe, ale i to super, natomiast jak do tych społeczności przesiąkać, czy jak przesycać tą, jak to powiedzieć, jak sączyć tą informację, która będzie powodowała, że społeczność stanie się inkluzywna, że sąsiedzi będą wiedzieli, co zrobić, kiedy na klatce śpi bezdomny, jak mu pomóc,
jak porozmawiać z sąsiadem imigrantem, który przychodzi z innej kultury i ma może inne wzory zachowań, gdzie zgłosić się po pomoc, kiedy jest ona potrzebna. Także ja nie wiem, to jest taka trochę chmura myśli, ale właśnie z tą chmurą myśli właśnie się zmagam. Także. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. To chciałem powiedzieć, że pani znakomicie zaczęła naszą dyskusję, bo trochę o takie chmury myśli nam chodzi. I też, jeśli można, to zachęcam wszystkich państwa też do, może zrobimy tylko tą pierwszą rundę wypowiedzi, a potem jak najbardziej zapraszam do wypowiedzi ad vocem, do odnoszenia się nawzajem do swojej wypowiedzi. To jeśli można, to poprosiłbym teraz pana prezydenta Szczurka o to, aby podzielił się z nami, jak ta lokalność w tych małych skalach wygląda w Gdyni. Gdzie jest ta taka granica spraw, które lepiej oddać w ręce tych najmniejszych społeczności, właśnie sąsiadów z pojedynczej kamienicy, czy sąsiadów z jednego podwórka, czy z jednego bloku, a gdzie zaczynają się już sprawy, które w tych skalach sąsiedzkich nie udają się dobrze rozwiązywać i tutaj samorząd musi je rozstrzygać w skali miasta lub w skali dużej dzielnicy. Bardzo proszę, panie prezydencie. Może zacznijmy tą moją garść refleksji od takiego dość banalnego, prostego stwierdzenia, że w istocie sąsiedzkość najlepiej charakteryzuje jedną z takich cech, która jest jakby podstawowym punktem odniesienia dla myślenia o samorządzie, czyli wspólnotowość. No bo to jest ważne, by sobie próbować odpowiedzieć na pytanie, na ile taki podmiot jak miasto, takie ćwierćmilionowe miasto jak Gdynia, jak Gdańsk, jak Łódź, na ile my jesteśmy w stanie wybudować taką głęboką wspólnotowość i oczywiście odpowiedź jest taka, że w tych wymiarach taką wspólnotowość oczywiście można budować, dotyczy ona nieco innych elementów niż coś, co pewnie kojarzymy z taką wspólnotą rozumianą jako właśnie mijającymi się, znającymi się ludźmi, którzy mają troskę o to, żeby żyć w pewnej jakości życia, w ładnym otoczeniu, którzy się rozpoznają, którzy budują takie przekonanie takich więzi codziennych. No to już w wymiarze całego miasta myśleć o tym w tych kategoriach nie można, ale bez wątpienia sąsiedzkość jest tą kategorią, która tu pozwala znaleźć pewien pakiet jakby zagadnień i pakiet spraw, który musi dostrzegać samorząd, bo możemy się dzielić troską o tą wspólnotowość z różnych perspektyw, a my jako samorządowcy musimy tę wrażliwość dotyczącą wspólnotowości sąsiedztwa mieć bardzo szczególną. W moim najgłębszym przekonaniu to jest też dopełnienie tego, co myśmy kiedyś się w Polsce umówili. Ja wiem, że dzisiaj debaty o ustroju, o konstytucji nie należą do prostych, ale ja gorąco zawsze w tych debatach zachęcam, żeby sięgać do takich różnych dokumentów, żeby tak na przykład przeczytać część konstytucji dotyczącą samorządów, albo przeczytać na powrót ustawy samorządowe, żeby szukać odpowiedzi na takie bardzo proste pytanie, czym jest subsydiarność? Bo my trochę odpowiadając sobie na to, co miasta mogą uczynić dla sąsiedztwa, musimy sobie powiedzieć tak, że skoro jest nam bliski ten model państwa subsydiarnego, czyli że jakby obywatele rozwiązują swoje sprawy na poziomie gminnym, jeżeli ich nie potrafią rozwiązać na poziomie gminnym, od tego jest powiat i tak dalej, województwo, państwo, to my także na poziomie miasta warto, żebyśmy stawiali sobie pytanie, czym ta subsydiarność jest na nieco niższych poziomach. Czym ona jest dla wymiaru dzielnicy i czym jest dla sąsiedztwa. I bardzo często jest tak, że to sąsiedztwo, które jest pewną taką właśnie wspólnotą w bardzo niewielkim wymiarze, w najlepszym sposób odpowiada na oczekiwania członków takiej wspólnoty. Że jeżeli się obuduje to właściwą infrastrukturą, jeżeli się buduje projekty zarówno o charakterze miękkim, jak i twardym, takim infrastrukturalnym, jeżeli się tworzy system rad dzielnic, jeżeli się tworzy takie przestrzenie, które mogą być elementem spotkań typu właśnie domy sąsiedzkie, przystanie, jeżeli się uruchamia programy, które dają realne narzędzia ludziom, którzy się angażują w taką aktywność, jeżeli my myślimy o tym z przekonaniem, że my włączamy
mieszkańców do takiego działania, bo wierzymy w to, że oni wiele elementów, które są ważne z punktu widzenia ich jakości życia, lepiej rozwiążą w tym wymiarze. To naszym obowiązkiem, naszą powinnością jest stworzyć tą możliwość. Ja też zwracam na to uwagę, dlatego że ten język subsydiarności bardzo często my samorządowcy używamy w języku takim, że państwo współcześnie nie rozumie procesu subsydiarności, ale warto sobie zadawać pytanie, czy my na użytek praktyczny tą subsydiarność, czyli właśnie tą aktywność obywatela, wspólnoty, rady dzielnicy, organizacji pozarządowej też właściwie odczytujemy. Wierzę w to, że w olbrzymiej części tak i wierzę w to, że powinniśmy zastanawiać się, jak te procesy wzmacniać. Myślę, że w świecie tym takim wojskowym przyjmują taki termin WUKA, tak naprawdę, że nic nie jest pewne, nikt nie jest przewidywalne, że musimy budować scenariusze na bardziej złożone procesy. W świecie, w którym, drodzy Państwo, bardzo trudno, by przeciętny obywatel odpowiadał sobie dzisiaj na pytania dotyczące systemów ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, procesów, które w tym zakresie zachodzą na wymiarze państwa, w wymiarze globalnym. My się wszyscy czujemy coraz bardziej zagubieni w tych procesach. Ufamy, że wiele osób, które w ramach pewnych instytucji odpowiadają za pewne sektory w najlepszy sposób, najbardziej kompetentny, zajmują się tymi tematami. To w przeciwieństwie do tego bardzo skomplikowanego świata, procesy w wymiarze wspólnoty jesteśmy, jak to młodzież mówi, w stanie ogarnąć. I przeciętny człowiek zaczyna odzyskiwać pewien komfort rozumienia świata, który go otacza. I to jest niezwykle cenne w tym właśnie bardzo zmieniającym się świecie, żeby właśnie potraktować wspólnotowość jako pewnego rodzaju remedium na tą skomplikowaność, złożoność, nieprzewidywalność świata, które nas otacza. I myślę, że dlatego także warto stawiać na tą wspólnotowość, żywiąc głębokie przekonanie. Ja zarówno pani prezydent Monika, pani prezydent Hania, mamy długie doświadczenia w różnych wymiarach, w testowaniu, doświadczaniu i praktykowaniu tego i ja wiem, że my możemy zaświadczyć, że to po pierwsze ma sens, że to jest niezwykle wdzięczne, że to odbudowywuje takie pozytywne myślenie o mieście, o wspólnocie, o wartościach i jeżeli się to robi z sercem, w procesie nieakcyjnie, tylko procesie głęboko przekonanym o celowości, to przynosi to znakomity efekt. Mikrofon włączył. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Aż mnie korci, żeby tutaj dodać komentarz. Pan prezydent wspomniał o tym, że procesy w skali tej wspólnoty sąsiedzkiej są po ludzku zrozumiałe, takie uchwytne i to zrozumienie daje jakieś oparcie w tym świecie rozchwianym, rozedrganym. Ja, proszę Państwa, mam przyjemność mieszkać w tej chwili w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie na terenie, gdzie robiłem program rewitalizacji i teraz jakby na żywo przyglądam się, jak ten program się wciela w życie. Moi sąsiedzi są właśnie taką tradycyjną wspólnotą w zaniedbanej śródmiejskiej kamienicy. I powiem Państwu, że z przyjemnością obserwuję, jakie jest zrozumienie intuicyjne zupełnie takiej wspólnoty. Jeśli się w lecie na podwórku wystawia dmuchany basenik dla dzieci, ktoś tam z okna wężem nalewa wodę do tego baseniku, a na drugi raz już inny sąsiad mówi, to ja napuszczę, bo tobie tam na liczniku za dużo wody nabije. Patrzcie, że o usługach miejskich prawie nikt tak nie myśli, że to są jakieś koszty, ale jak to sąsiad sąsiadowi użycza tej wody, to nagle to się staje uchwytne i zrozumiałe. Zaczynamy rozumieć funkcjonowanie miasta wtedy w tej mikroskali. Bardzo ciekawy wątek. Teraz chciałbym oddać głos pani Katarzynie Zawodnej-Bioch. Czy ja mogę pani zadać trudne pytanie? Ja rozumiem, że pani się wybroni przed tym pytaniem, ono będzie świadomie troszkę prowokacyjne. Jakbyśmy szukali takiego stereotypu społecznego na temat mieszkalnej zabudowy deweloperskiej w miastach, to ona się wydaje
właśnie w takim stereotypie funkcjonują wśród ludzi czymś antywspólnotowym i antysąsiedzkim. To się od razu jawi, grodzone osiedle, domofony w klatkach i sąsiedzi, którzy się w ogóle nie znają, nie mówią sobie dzień dobry, a jak któremuś zbraknie soli, to jeden od drugiego jej nie pożyczy, bo przecież tutaj mieszkają sami bogaci, więc z tym, że mi soli zbrakło. Gdzie w tradycyjnej zabudowie absolutnie każdy od każdego może pożyczyć soli, każdy każdemu się kłania. Proszę rozbroić ten stereotyp, bo domyślam się, że to nie jest tak. Ja myślę to, czy ktoś komuś pożyczy soli, czy nie, nie zależy od tego, jaką rolę tutaj deweloper odegrał w tym procesie, tylko od tego, kto wokół nas mieszka. Deweloper ma jakby swoje wyobrażenie o tym, jakie oczekiwania wobec sąsiedztwa mają klienci, którzy zamieszkają w zasobie wybudowanym przez niego. Oczywiście, no jakby tu mamy świadomość, że miastotwórcza rola deweloperów jest no niezaprzeczalna, tak? Wystarczy spojrzeć na ilość realizowanych projektów no w zasadzie we wszystkich miastach w Polsce, żeby zobaczyć, że ten wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej jest ogromny. I zgadzam się, że z różnym skutkiem. Tak, są projekty lepsze, są projekty gorsze, są projekty, które mają taki bardzo przemyślany charakter, rzeczywiście wzbogacają tą lokalną społeczność, miasto, ale są też takie, które bardzo krótkoterminowo patrzą na realizowane projekty, gdzie dochodzi do kolejnego wybetonowania, stworzenia kolejnej betonowej zamkniętej wyspy. No, my w Skansku od bardzo wielu lat realizujemy projekty i bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do swojej roli w procesie tworzenia miast. Stawiamy taki, na pierwszym miejscu postawiliśmy sobie człowieka i dla niego tworzymy tą przestrzeń, zarówno biurową, mieszkalną, jak i tą wokół. Jakby ta przestrzeń, wokół, która jest wokół budynków, jest szalenie istotna dla naszego dobrostanu, bym powiedziała, tak? Do właśnie kreowania tych relacji wspólnych, że ta przestrzeń, gdzie możemy usiąść, porozmawiać, gdzie możemy, nie wiem, poćwiczyć, gdzie dzieci mogą pobiegać w zależności od potrzeb, jest szalenie istotna. I właśnie te przestrzenie, które tworzymy wokół kompleksów, one mają wiele funkcji, bo one tworzą tą wartość dodaną, tak jak powiedziałam, dla tych użytkowników, mieszkańców danych biurowców, bloków, jak i dla lokalnej społeczności. Dlatego ważne, żeby one były otwarte. To, co my robimy, to otwieramy się właśnie. Chcemy, żeby to uzupełnienie funkcji było nie tylko dla tych, którzy mieszkają czy korzystają z tej zamkniętej przestrzeni, ale generalnie, żeby to było uzupełnienie funkcji miejskich w danym miejscu. I tutaj, żeby zrozumieć tą potrzebę, szalenie istotny jest dialog. Bo jeszcze się taki nie urodził, kto by wszystkim dogodził i kto by znał potrzeby każdego. Więc jakby te potrzeby w danym miejscu, w mieście, w różnych miastach, one są różne. W zależności od tego, co zastajemy, jaka jest ta tkanka miejska wokół i w co mamy się wpisać. Także dla nas szalenie istotny jest właśnie ten dialog. Zrozumienie rzeczywistych potrzeb miasta i lokalnej społeczności, żeby móc stworzyć właśnie miejsce dopasowane do tych potrzeb. Także my bardzo mocno stawiamy na partnerstwo, na konsultacje, właśnie na rozmowę, na współtworzenie. Tworzymy tereny zielone, tarasy, amfiteatry, prace miejskie, fontanny, siłownie na świeżym powietrzu, domy, znaczy pokoje dla matek z dziećmi, bo ja myślę, że każda kobieta, która poruszała się kiedyś z małym dzieckiem po mieście, wie, jak niedostępne są niektóre tereny i jak trudno czasem znaleźć miejsce, żeby to dziecko ogarnąć w tej przestrzeni miejskiej. Więc jakby stawiamy na to, robimy audyty dostępności, żeby właśnie sprawdzić, czy ta przestrzeń jest dostępna dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, z różnego rodzaju ograniczeniami. Czasem to jest czasowe ograniczenie, złamana noga, czasem właśnie wózek, z którym idziemy przez to miasto i natrafiamy na 20-kilkucentymetrowe krawężniki. Ciężko jest po prostu przejść w danym miejscu. Także stawiamy na zrozumienie tej potrzeby i na dialog.
Mogę dla przykładu podać tutaj, mamy panią prezydent z Gdańska, przy projekcie WAVE stworzyliśmy na przykład City Hub, taki węzeł współdzielonej mobilności. Jest to odpowiedź na rosnące natężenie ruchu w tej części miasta, które chcemy poprzez wprowadzenie alternatywnych, niskoemisyjnych środków transportu, tu elektrycznych hulajnóg, skuterów, samochodów elektrycznych, stacji ładowania, zmniejszyć wykorzystanie takich tradycyjnych samochodów, a tym samym wpłynąć na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w mieście i zwiększyć dostępność tej części miasta akurat, bo tutaj mówimy o takim miejscu, gdzie bardzo dużo ludzi pracuje i dojeżdża i rzeczywiście to natężenie ruchu jest bardzo duże. Innym ciekawym przykładem jest projekt Super Ścieżki w Krakowie, który tworzyliśmy wspólnie z sąsiadami, z lokalną społecznością, z podmiotami prywatnymi wokół i z miastem. Do roli takiego moderatora i trochę żeby narzucić kierunek, zaprosiliśmy architektów z kopenhaskiej pracowni architektonicznej pana Gela, jednego z najbardziej wyśmienitych architektów na świecie, tworzących koncepcje miast zrównoważonych. Stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie od jednego ronda do drugiego ronda, także pokrywające dosyć duży fragment miasta, gdzie jest zarówno ścieżka rowerowa, tereny rekreacyjne, place zabaw dla dzieci, takie miejsca do odpoczynku. To wszystko działo się właśnie poprzez wspólne wypracowywanie rozwiązań. I ja myślę, że w tej naszej takiej lokalności, byciu dobrym sąsiadem, deweloperów, nas wszystkich, tak naprawdę ten dialog i współtworzenie i słuchanie siebie nawzajem jest szalenie istotne, bo tak jak mówię, no, potrzebujemy siebie zrozumieć, potrzebujemy zrozumieć daną potrzebę, żeby móc ją zaadresować. Że ja jestem głębokim orędownikiem tego, by zapraszać deweloperów do takiego dialogu i byśmy się słuchali nawzajem, bo tak naprawdę deweloperzy mają olbrzymi wpływ na kształt miast, w których żyjemy. Oczywiście mamy plany miejscowe, mamy plany urbanistyczne, które narzucają pewne koncepcje, ale tak naprawdę wiele zależy od tego, jak deweloper poważnie traktuje swoją rolę i ile w tym dialogu właśnie wspólnie ustalimy i co uda się wypracować. Także ja naprawdę wierzę, że możemy wspólnie robić dobre rzeczy dla miasta. Super, bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Jeśli można, to dodam taką myśl, która akurat w tym gronie chyba jest nam wszystkim bliska, że naiwne patrzenie na dialog miejski jest takie, że w dialogu my się dowiadujemy, co myślą inni. Otóż ludzie, którzy praktycznie dialog organizują, biorą w nim udział, wiedzą, że w dialogu my się po pierwsze dowiadujemy, co sami myślimy. Jak sobie pogadamy z innymi, to mamy okazję, żeby nasze własne poglądy dojrzały. Przed rozpoczęciem dialogu często myślimy jedno, a w trakcie dialogu dopiero do mnie dociera, co ja jako mieszkaniec, jako użytkownik różnych funkcji miejskich, różnych przestrzeni miejskich, co tak naprawdę jest w moim interesie. Ten dialog jest potrzebny mi, żebym ja lepiej zrozumiał, o co mi chodzi. Nie tylko, żebym się dowiedział, o co chodzi innym. Bardzo dziękuję i głos dla pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Miasto Łódź to miasto, no po pierwsze wielkie miasto z olbrzymią skalą wyzwań i też olbrzymią skalą problemów. Tak jak mówiliśmy o tym pęknięciu między zarządzaniem wielką skalą miasta, a tymi procesami w najmniejszej skali, czyli właśnie pojedyncze podwórko, sąsiedztwo, takie całkiem bezpośrednie, to chyba w Łodzi to pęknięcie jest największe. Jak pani prezydent widzi wpływ tych procesów w bardzo małych skalach na funkcjonowanie całej Łodzi, na zarządzanie miastem jako całością? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do tej wspólnej dyskusji i debaty na temat tak naprawdę przyszłości. Bo to wszystko sprowadza się do tego, czy wrócimy do siebie. I znowu pozwolę sobie, tak jak moja poprzedniczka, ja przepraszam, na chwileczkę mnie wycięło, więc nie wiem, co mówił pan prezydent Szczurek, za co bardzo przepraszam, ale zupełnie straciłam łączność z państwem. Natomiast tak jak mówiła pani wiceprezydent Gdańska,
to jest gonitwa myśli, jaka kiedyś była ta lokalna społeczność, bo faktycznie ja wychowywałam się w olbrzymim, dużym, jak na tamte czasy, bloku, gdzie praktycznie jedna mama, która wychodziła na podwórko, opiekowała się wszystkimi dzieciakami, które w olbrzymiej masie po tym podwórku próbowały biegać, robić różne rzeczy i nie zrobić sobie krzywdy. Łącznie z tym, że lądowały na tym podwórku gdzieś tam w określonym miejscu olbrzymie talerze z kanapkami, zawsze byliśmy zadbani i przede wszystkim bezpieczni. W tej chwili takich wzorców już nie ma. Łódź faktycznie ma bodaj największe, przepraszam, tak powiem, ale mogę, to nie jest powód do chwalenia się, ale my mamy największe problemy. Po pierwsze, okres II wojny światowej, kiedy Łódź straciła praktycznie 3/4 swoich rodowitych mieszkańców. My nie mamy więzi takich wynikających z przekazywania tej lokalności, tych relacji międzyludzkich z pokolenia na pokolenie. Później okres transformacji, gdzie znowu straciliśmy znaczną część naszych młodych ludzi, którzy wyprowadzili się między innymi do Warszawy, ale do innych miejsc w Polsce i niestety na świecie. I myślę, że część z nich może wróci za jakiś czas, bo część już wraca, daje pozytywne sygnały, to co zmienia się, ale część już tam zostanie. W związku z czym Łódź jest takim miastem, które z drugiej strony jest miastem, w którym każdy bardzo szybko się w związku z czym zasymiluje, bo nie ma tego... No, jesteś obcy. Dla nas każdy jest tubylcem. Nawet jeżeli zamieszka u nas bardzo krótki okres czasu. Niestety nie przekłada się to, nad czym bardzo boleję. Myślę, że w życie w tych wielkich, nowych obiektach, czy na przykład apartamentowcach, to dopiero musi się ukształtować. Niestety zmieniło się też nasze podejście. Myślę, że... ogólnie młode pokolenie nie zawsze chce być już właścicielem mieszkania, często chce wynajmować mieszkanie, w związku z czym ta struktura ludności zamieszkująca w nowoczesnych budynkach często bardzo szybko się zmienia, bo te osoby są chwile. One mieszkają rok, dwa, trzy, później chcą zmienić mieszkanie na lepsze, na większe, na może, być może podążają za pracą, bo to różnie się dzieje i faktycznie ta struktura cały czas się zmienia. Tam, gdzie możemy mówić o typowej takiej lokalności, to są jeszcze stare kamienice. W tych starych kamienicach, gdzie jeszcze jest to dziedziczenie, bo nasze kamienice komunalne przy naszym prawodawstwie jednak są swego rodzaju, mieszkanie w tych kamienicach są swego rodzaju dziedziczone. Tam można powiedzieć, że jakaś struktura takich relacji faktycznie nadal istnieje, bo ja pamiętam jak wiele lat temu, ale zamieszkałam przez chwilę w takiej kamienicy po dziadkach mojego męża, to od razu byłam, że tak powiem, swoją. Mimo, że dzielnica była dosyć trudna z punktu widzenia mieszkańców, bo Łódź ma niestety swoje różne problemy, to jednak, ponieważ byłam następczynią dziadków, rodziców, którzy tam kiedyś zamieszkiwali, to jednak ja byłam od razu swoją. Faktycznie tą lokalność, ja mogłam o każdej porze dnia i nocy tam przemieszczać się, chodzić z tymi uliczkami, zaułkami, to ja byłam swoja. Natomiast w tej chwili myślę, że te więzi bardzo się niestety nam rozluźniły. W związku z czym, co robimy? Przede wszystkim myślę, i ja to cały czas powtarzam, bo taką pierwszym elementem, który spowodował, że zaczęliśmy budować jak gdyby te więzi, to jednak był budżet obywatelski. On wymusił na mieszkańcach, żeby zaczęli kontaktować się z innymi. Chcemy zmienić swoją przestrzeń, najbliższej przestrzeń osiedla, w którym mieszkamy, społeczności, w której funkcjonujemy. Musimy wyjść do sąsiadów i przekonać ich, porozmawiać z nimi, co jest najważniejsze w tej przestrzeni. Drugim elementem były niezaprzeczanie to, że odważyłam się po wielu, wielu latach, kiedy niestety moi poprzednicy nie mieli takiej odwagi, bo trzeba mieć jednak tą odwagę, żeby je przełamać i nawet jeżeli są krytyczne słowa, to wyjść do mieszkańców i wspólnie z nimi zacząć budować miasto. I to były moje spacery, gdzie zaczęłam, to też powodowało, że przychodziło 100, 200, 300 osób. Wiadomo, że w tej chwili pandemia niestety troszeczkę nam pokrzyżowała te kwestie i nad czym bardzo boleję, bo mi brakuje najbardziej w tej pandemii właśnie tych kontaktów z ludźmi, rozmowy z nimi, bo to jest tak naprawdę kwintesencja budowania lokalności. Na tych spacerach też ludzie poznawali się między sobą. Ja się w pełni zgadzam z naszym panem prowadzącym, bo faktycznie my wtedy dopiero, kiedy usłyszymy innych, jesteśmy w stanie wyrobić sobie swój własny pogląd. Często ten pogląd jest zupełnie inny niż ten pierwotny, który mieliśmy. Musimy zderzyć się z tym, co myślą i jak myślą nasi współobywatele.
W związku z czym kolejnym takim faktycznie naszą drogą do zmian w Łodzi była faktycznie plan dla osiedli. Potem kolejny, te spotkania i budżet obywatelski spotkania, a później właśnie kolejny był plan dla osiedli. Na bazie tych spotkań powstał plan dla osiedli, gdzie mieszkańcy decydują tak naprawdę, jak będą tworzyli swoje najbliższe otoczenie, swoją przestrzeń, co jest im najbardziej potrzebne do życia, czego oczekują, co najbardziej utrudnia im życia, co daje im szansę właśnie na budowanie tych więzi lokalnych. To właśnie te wspólne mini parki kieszonkowe, gdzie powstały ławki i można siąść, porozmawiać. To są wspólne siłownie na świeżym powietrzu i wspólne, czy ćwiczymy na nich, może nawet mniej. To jest powód do tego, żeby wyjść z domu i porozmawiać z sąsiadami, żeby spotkać się, żeby nie zamykać się w czterech ścianach, tak jak niestety, powiem to z bólem serca, przez ostatnie dziesiątki lat Polacy się troszeczkę zasklepili w swoich małych ojczyznach, w tym momencie mieszkaniach i sąsiadem w postaci telewizora, nad czym bardzo boleję, bo jednak świat wygląda zupełnie inaczej niż to, co widzimy nie tylko ze szklanego ekranu, który do nas przemawia. W związku z czym tworzenie tych przestrzeni i to o dziwo również w centrum miasta. Okazało się, że w centrum miasta wydawać by się mogło kamienicę, która każda ma podwórko lepsze, gorsze, gdzie powinno być to miejsce spotkań. Nie, one stały się przez lata, mówiąc kolokwialnie, parkingami. Wyprowadzenie aut stamtąd, wprowadzenie zieleni, wprowadzenie przestrzeni wspólnej. Panie Wojciechu, musi pan sobie włączyć mikrofon chyba. Tam co? Przestaliśmy na moment panią prezydent słyszeć. Jakiś kłopot techniczny z łącznością jest zapewne. A nie, już teraz tak, coś się tak, dzieje. Już słyszymy. To ja bym tak zakończyła, bo widzę, że to już czas mi pokazuje, że powinnam skończyć moją przydługą opowieść. Ale ja o swoim mieście i o tych zmianach, które nastąpiły w Łodzi, mogę godzinami, całymi dniami opowiadać, bo faktycznie widać. Kolejnym etapem jest teraz nowa strategia, gdzie jasno w strategii zapisaliśmy, że chcemy miasta współtworzonego z mieszkańcami. Chcemy, żeby mieszkańcy nie tylko, że tak powiem, uczestniczyli w procesie tworzenia, ale decydowali, jak to miasto ma wyglądać. Czyli naprawdę olbrzymia zmiana w zakresie spojrzenia na miasto, olbrzymia zmiana, jeśli chodzi o faktycznie tworzenie tych lokalności, bo dla nas to jest podstawa. Jeżeli stworzymy się z tych małych ojczyzn troszeczkę większe, to wtedy możemy stworzyć społeczność, którą jest tak naprawdę społeczność miasta. Bo tak to jesteśmy rozbici na drobne kawałki. Jesteśmy zatomizowani na tysiące maleńkich, często nie współżyjących ze sobą, a przez to to budzi różnego typu konflikty, różnego typu złe emocje, bo myślę, że tworzenie lokalnej naszej społeczności, naszej małej ojczyzny jest naszym podstawowym zadaniem jako osób, które zarządzają tymi społecznościami. Stworzenie narzędzi, żeby mieszkańcy chcieli być jedną wielką wspólnotą. I myślę, że to jest kwintesencja od tych maleńkich, drobnych do tej dużej, jakie jest miasto. Zdaję sobie sprawę, że na każdym osiedlu, w każdej dzielnicy te problemy są bardzo różne. W jednych jest za mało zieleni, w innych za mało ścieżek. Trzecim, czy park powinien być ze ścieżkami utwardzonymi, czy typowo parkiem typowo leśnym. To są bardzo różne potrzeby i bardzo różne rozmowy, ale żeby doprowadzić do tych rozmów, żeby chciało nam się chcieć rozmawiać i wybierać te najlepsze rozwiązania, a jednocześnie najlepsze to takie, z których będziemy chcieli na co dzień korzystać, które staną się naszą współczesnością, które nie pozostaną gdzieś wybudowane i zostawione, czy stworzone i zostawione, które będą tętniły życiem. Tak jak nasze unerty, które kiedyś zdecydowaliśmy się, że na środku ulicy posadzimy drzewa i zrobiliśmy unerty. I teraz to są najlepsze rozwiązania, które są implementowane w całej Polsce, bo to pokazało, że ludzie łakną takich miejsc, wspólnych miejsc, swoich małych, lokalnych miejsc, chcą wyjść z mieszkań, a myślę, że teraz w okresie popandemicznym to dopiero się zacznie. Będziemy o niczym innym nie marzyli, tylko żeby spotkać się w jakiejś wspólnej przestrzeni i mieć swoje małe miejsce i swoich znajomych i bliskich i
i tych dalszych sąsiadów, żeby z nimi móc porozmawiać, zwyczajnie cieszyć się, że znowu możemy w miarę normalnie żyć. Bardzo dziękuję Pani Prezydent za tą wypowiedź. Ja czuję, że tutaj ciężka rola moderatora jest taka, żeby Państwu jednak czas wydzielać, ale jakbym miał możliwość, to właściwie każdy z Państwa by chętnie pewnie mówił o swoich doświadczeniach i swoim mieście dużo dłużej niż tu możemy. Ja chciałbym jeszcze w tej drugiej części zaprosić Państwa do żebyśmy się wspólnie zastanowili nad taką trudnością. No jednym trzem mówimy sąsiedztwo i lokalność i jeszcze pada słowo wspólnota. Czyli mamy na myśli to, że ta wspólnota w jakiś sposób powinna funkcjonować wokół naszego przestrzennego rozlokowania, że jak mieszkamy koło siebie, to jest przesłanka do wspólnoty. A jak wnikniemy w tkankę społeczną, to chyba jest tak, jak tutaj na początku powiedziała pani Monika Habior, że ta tradycyjna wspólnota już tak nie, dzisiaj jej już nie ma, że młodzi ludzie mają swoje wspólnoty zdelokalizowane w mediach społecznościowych, seniorzy się spotykają z seniorami niekoniecznie ze swojego sąsiedztwa, bo mają jakieś struktury organizacyjne i swoje sprawy też oderwane od tej lokalności. Czy jest waszym zdaniem szansa na, powiem teraz o jakiejś utopii, na taką jakąś nową, przetworzoną wersję tej tradycyjnej wspólnoty w tym sensie, żeby można było w mieście szukać przedsięwzięć, gdzie różne pokolenia, ludzi z różnych klas społecznych, różnych doświadczeń zawodowych, ale mieszkających koło siebie, biorą się razem za coś i razem coś robią. Że jest to inicjatywa wspólnotowa właśnie związana z tym, że jesteśmy sąsiadami, a nie z tym, że jesteśmy z jednego pokolenia, czy jednej grupy społecznej, czy jednej grupy zainteresowań, czy stylu życia. Przecież ja sobie sąsiadów nie wybieram, oni mogą być całkiem inni ode mnie. Czy uważacie Państwo, że w Waszych miastach takie zjawisko jak taka wspólnota sąsiedzka w jakiejś wersji funkcjonuje, albo ma szansę zafunkcjonować, albo może jest niepotrzebna? No nie wiem, jeśli można, to teraz zamieszam kolejnością. Może Pan Prezydent Szczurek by chciał jako pierwszy. Mikrofon bardzo bym prosił, żeby włączyć, bo już jest dobrze. Mam nie tylko głębokie przekonanie, że ona jest możliwa, ale ona jest praktykowana i myślę, że w Łodzi, jak i w Gdańsku, w Gdyni mamy dobre przykłady tego, bo rzeczywiście dzisiaj przestrzeń zamieszkania nie wyznacza obszaru zainteresowań, aktywności, pracy zawodowej, różnego rodzaju funkcji społecznych, które realizujemy, kwestii pokoleniowych. Natomiast sama przestrzeń, ona jest pewnym wspólnym mianownikiem. I to jest tylko dobry przykład, bo tych przykładów można byłoby budować wiele. W miastach amerykańskich na przykład ludzie się ogniskują wokół szkoły, która ma jakby znacznie większe funkcje niż na przykład w europejskiej tradycji, a w polskich miastach może to być przestrzeń dzielnicy. Myślę, że mamy za sobą projekty rewitalizacyjne, które też znakomicie pokazywały budowanie pewnego wspólnego celu, do którego wraca, bo przestrzeń jest tym, do czego wracają niezależnie od tego, gdzie pracują, jakie mają zainteresowania, kogo lubią, na jakiej grupie społecznościowej się aktywizują. Wychodzimy z domu, jesteśmy razem, mamy podobne wrażliwości. Zresztą myślę, że to wszystko to też łączy współczesne, myślące o przyszłości miasta, to ta troska o klimat, o środowisko, ona też powoduje, że to jest też bardzo dobre narzędzie do tego, żeby integrować. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na takie obszary, w których da się zbudować projekt, począwszy od niewielkiego projektu, właśnie przytaczanych tu przykładów, parku kieszonkowego, siłowni zewnętrznej, wspólnego chodnika, ścieżki rowerowej, małego parku, który powstaje, to wokół tego jesteśmy w stanie budować pewne elementy wspólnotowe i chyba wszyscy też zgodzimy się, że w pewnym momencie celem takiego działania jest jakiś element związany z tą przestrzenią, ale to wspólne działanie do tej przestrzeni znacznie wykracza poza tylko ten element infrastrukturalny, bo ona jednoczy ludzi. W
Ona pokazuje, że poznajemy kogoś w działaniu, że potem razem z tego korzystamy, spędzamy tam czas. Mamy poczucie, że mamy wpływ na to, co nas otacza, co też jest bardzo istotne z punktu widzenia takiego działania. I myślę, że ta lista projektów i działań i też narzędzi, ona nie tylko jest możliwa, że to działa, chyba się wszyscy zgodzimy, że ona jest niezwykle istotnym elementem pewnej powinności w wymiarze lokalnym, by takie przestrzenie odszukiwać i takie wspólnoty budować. Myśmy przeszli taki proces rewitalizacji sześciu, czy przechodzimy, bo jeszcze nie wszystkie, wszędzie one są zakończone, w sześciu obszarach miasta. I muszę przyznać, że przyjęcie takiego założenia, że wchodzimy w takie najtrudniejsze obszary miasta i podejmowanie działań, które integrują mieszkańców, rozwiązują problemy społeczne wokół przestrzeni, dały no niezwykle ciekawe doświadczenia i myślę, że są takim kapitałem, który będzie dla nas pewnym elementem motywującym i stymulującym do kolejnych projektów na wiele lat. Takim obszarem bardzo znanym w cudzysłowie w Gdyni, taki obszar dzielnicy Leszczynki, Chylonia, ulica Opata, Hackiego i Zamenhofa, to taki obszar, który się kojarzył w większości gdynianom z no właśnie niskim standardem, pewnymi problemami społecznymi, fatalną jakością przestrzeni. Ale proces, który bardzo realnie angażował mieszkańców, najpierw definiowanie celów, potem we wspólnotę dochodzenia do osiągania tej zmiany przestrzeni, ale poprzez także integrację społeczną, poprzez infrastrukturę społeczną, która w tej części miasta powstała dzisiaj, sprawiły, że mamy do czynienia z zupełnie nową przestrzenią, śmiem twierdzić, zupełnie inną jakością życia ludzi, którzy tam mieszkają. To są ci sami ludzie, ale nie tacy sami ludzie. Więc myślę, że to taki przykład, ale myślę, że zarówno w Łodzi, jak i w Gdańsku takich przykładów można znaleźć bardzo wiele. Wiem, że to jest możliwe, potrzebne i tak się dzieje. Wszyscy mamy poczucie niedosytu. Może w tych trudnych czasach i w tych zmiennych czasach powinniśmy jeszcze bardziej, tak w szerokim tego słowa znaczeniu, działać, żeby taką wspólnotowość w takim wymiarze w naszych miastach budować. Panie Wojciechu. Zapominam o włączaniu mikrofonu. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. I chciałbym teraz znów oddać głos pani prezydent Zdanowskiej. Jak w Łodzi wygląda ta sprawa? Czy tam obserwujemy takie właśnie ściśle terytorialne wspólnoty? Czy to jest tak, że młodzi z danej ulicy się trzymają z młodymi z innych ulic, a nie ze swoimi sąsiadami w wieku dojrzałym czy senioralnym? Czy mamy takie przykłady wspólnoty właśnie opartej o sąsiedztwo, a nie o pokoleniowość czy wspólne zainteresowania? Proszę bardzo. Odpowiadając wprost, absolutnie mamy i to fantastyczne. Ja może najlepiej mówić na przykładach, w związku z czym mamy taką perełkę, jeśli chodzi o architekturę, osiedle, które zowie się osiedlem Mileckiego i tam swego czasu powstała faktycznie inicjatywa lokalna. To powstało wtedy, kiedy postanowiliśmy wolny plac, żeby ten plac wystawić na sprzedaż. Co się stało? Mieszkańcy okolicznego osiedla, przy czym to osiedle chciałam też zaznaczyć, ono kiedyś było wybudowane dla inteligencji, ale niestety w okresie, bo to było bezpośrednio przed II wojną światową, pierwsze aresztowania, które miały miejsce zaraz po wkroczeniu władz niemieckich, właśnie odbyły się na tym terenie. Tam praktycznie większość ludności została z tego osiedla wyprowadzona, po czym nastąpił tam miks społeczny, bo mieszkania później po II wojnie światowej stały się mieszkaniami komunalnymi i faktycznie nastąpił olbrzymi miks społeczny, który z biegiem czasu następował. Co się stało? My zdecydowaliśmy się teren przeznaczyć wspólnocie, właśnie mieszkańców i nieopodal powstały nowoczesne apartamentowce z piękną przestrzenią, przede wszystkim z mieszkaniami, które zakupili młodzi ludzie. Gdzie ludzie się spotykają z tych apartamentowców? Nie u siebie na swoim terenie, tylko właśnie na tym wspólnym terenie, skwerze, który stał się takim sferem aktywności mieszkańców.
gdzie posadzili sobie ogrody warzywne, gdzie powstał piec do pieczenia pizzy, gdzie postawiono stoły, ławy, gdzie faktycznie ci mieszkańcy się spotykają i tu się spotykają i osoby bardzo wiekowe i bardzo młode i dzieci, które opiekują się to osoby starsze i mają świetny fan przy okazji różnego typu imprez, które praktycznie nie tylko od święta, ale każdego dnia tam się odbywają i to pokazuje, że stworzenie przestrzeni, bo mieszkańcy tu sami zawnioskowali o projekty w ramach budżetu obywatelskiego, przegłosowali te projekty, stworzyli sobie swoją własną przestrzeń, o takiej, jakiej marzyli, sami zbudowali sobie własne osiedlowe centrum interakcji sąsiedzkiej, tak bym to nazwała. W związku z czym to jest jeden z przykładów takich może niesztandarowych, ale faktycznie takich pokazujących, że z chwilą, kiedy jest potrzeba bycia razem, gdzie tworzymy jakąś przestrzeń, to nie liczy się wiek, nie liczy się zamożność portfela, bo tu widać dużą różnicę, jeśli chodzi o, że tak powiem, zamożność tych mieszkańców bloków komunalnych i tych właścicieli lokali w pięknych niekiedy mieszkań w apartamentowcach naprzeciwko. Tu stworzyła się jedna wspólna, taka międzysąsiedzka i międzyludzka aktywność, która jest fantastyczna. Takich przykładów można mnożyć, bo faktycznie życie pokazało, że mamy bardzo podobne inicjatywy w różnych częściach miasta, gdzie faktycznie lokalne społeczności zaczynają nie wiekowo, ale zainteresowaniem, dbałością. Staje się ta przestrzeń, tak jak na przykład u nas Stare Polesie, staje się takim miejscem, moją małą ojczyzną, to jest to Stare Polesie, gdzie są nowoczesne apartamentowce i są stare budynki, które często są, że tak powiem, w stanie już wymagających pilnych remontów, ale ponieważ są albo komunalne i tam przeprowadzamy rewitalizację, albo są już wspólnotowymi, czyli z rozpoczętą prywatyzacją lokali na rzecz mieszkańców, tam jest miks społeczny maksymalny, tam jest miks wiekowy maksymalny, ale to wtedy ma sens. Bo my też stworzyliśmy jak gdyby takie namiastki w postaci domów wielopokoleniowych, gdzie zaprosiliśmy, żeby jak gdyby mieszkania, które są możliwe do pozyskania w tych domach wielopokoleniowych, są faktycznie dla różnych osób. Co prawda tu jest akurat kwestia osób, które przysługuje prawo do lokalu komunalnego bądź socjalnego, ale jednak tu też jest miks, maksymalny miks wiekowy. I to nie jest tak, bo to są osoby wykształcone, które mają może mniejszą niekiedy taką zdolność zabezpieczenia sobie swojego bytu, albo z racji wychowywania większej gromadki dzieciaków po prostu wolą skromniej, ale mieć fajną rodzinę. I z drugiej strony osoby już bardzo wiekowe, które z chęcią pomagają tym młodym pokoleniom i to się dzieje. Widać, że taka potrzeba bezsprzecznie w nas tkwi. Ja się z tego bardzo cieszę. Bo to jest przykład na to, że jeżeli da się ten potencjał w jakiś sposób i słucha się mieszkańców to, czego, jakie ich są oczekiwania, to myślę, że można zrobić fantastyczne projekty aktywizujące nas wszystkich. Owszem, istnieje to ryzyko, że młode pokolenie woli komórkę i spotkanie w sieci, ale raz jeszcze powtarzam, myślę, że teraz się zmieniamy, troszeczkę w inną stronę to zaczyna iść i może zrozumieliśmy, że nie ma to jak jednak bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego. Ja myślę, że, przepraszam, ale dodam, że, mieliśmy przez ostatnie miesiące szansę wszyscy pomieszkać w swoich domach, gdzie pewnie wcześniej w tym zabieganiu nie zawsze była taka okazja, więc zaczęliśmy też dostrzegać tą przestrzeń wkoło. I to jest taki ważny moment, gdzie zaczęliśmy odkrywać, że potrzebujemy tych miejsc, które nam dają szansę wyjść na chwilę z domu, zintegrować się z sąsiadami. Myślę, że pani prezydent bardzo ważną rzecz też powiedziała, żeby była wspólna inicjatywa, która łączy. Takie nawet maleńkie kieszonkowe ogrody, gdzie wszyscy wspólnie o to dbamy. To jest niesamowicie integrujące narzędzie do tego, żeby robić coś wspólnie, że możemy tam przysiąść, porozmawiać, wspólnie pokopać w ziemi, dzieci bawią się w koło, biegają, psy szczekają, także czasem szczekają, czasem nie.
Także te elementy, które nas jednoczą i które dają nam szansę bycia wspólnie i zrobienia czegoś wspólnie, bo jeśli w koło jest tylko trawa, równiutko przestrzeżona, no to to nie jest miejsce, które zachęca do tego, żeby pobyć tam dłużej i poprzebywać razem, jednoczyć się. Ale jeśli już jest miejsce, gdzie można usiąść, jest drzewo, które daje cień, jest coś, co możemy zrobić wspólnie, to naprawdę ludzi przyciąga i myślę, że ten moment, w którym jesteśmy, ten moment odradzania się po pandemii, gdzie przewartościowaliśmy wiele rzeczy w naszym życiu, myślę, że zbliża nas do tego razem dla lepszego jutra, razem lokalnie, razem bliżej miejsca, w którym żyjemy. Także ja widzę olbrzymią szansę. Jest pan wyciszony. Tak, właśnie już się włączam. Super, bardzo dziękuję za te dwie wypowiedzi. Dla mnie, zanim oddam głos jeszcze naszej ostatniej dyskutantce, mam taką potrzebę podkreślenia jednego wątku, który tutaj obie panie poruszyły. Mianowicie ten element sprawczości mieszkańców. Gdyby tam, że tak się wyrażę, miasto wjechało z miejskim projektem i urządziło ten teren po swojemu, to bardzo możliwe, że on by był martwy, że jakby nie wypełniłby się żadnym życiem. Natomiast jak jest oddana inicjatywa w ręce mieszkańców, oni mają poczucie, że to oni tą przestrzeń wymyślili, ukształtowali, z pomocą miasta oczywiście, ale jednak oni się czują autorami, a nie tylko konsultantami, to ta przestrzeń jest ich i ta przestrzeń ożywa zupełnie inaczej. I też jest, ja obserwuję, proszę Państwa, w wielu miastach, jak ludzie inaczej dbają też o przestrzeń, którą współwymyślali i współkształtowali. Jak potem tam jakiś łobuz miejscowy próbuje połamać kosz na śmieci, to nie trzeba straży miejskiej, tylko sąsiad go załapie i złapie i mówi: zostaw, bo to ja tutaj z sąsiadami wymyślałem ten kosz. Tutaj on stoi według naszego projektu. Bardzo wartościowa rzecz, która też gwarantuje trwałość tych projektów. Ale jednak chodzi mnie, żeby jeszcze trochę wsadzić kij w mrowisko. Zobaczcie Państwo, nie tak dawno na Śląsku media ogłosiły, że pojawił się projekt osiedla deweloperskiego, na którym nie będzie wolno mieszkać z dziećmi. Osiedla dla singli i bezdzietnych par. Czyli jest też jakaś grupa społeczna, która ma taką może nieprzemyślaną, ale jednak potrzebę zamknięcia się wśród swoich, takich jak ja, jednakowych, żeby tam nie było ludzi starszych, żeby tam nie było ludzi z dziećmi, żeby byli tacy podobni do mnie. No, pewnie w tym gronie nie muszę nikogo przekonywać, że taka jednolitość w ogóle zabija żywe miasto, że miasto to jest jednak miks. Ale gdybyście Państwo, i tutaj szczególnie zwracam się do pani wiceprezydent Moniki Habior, a do wszystkim Państwu to zostawię jako taką refleksję. Gdybyście mieli Państwo przekonać takiego młodego człowieka bezdzietnego, który marzy o osiedlu, takich jak on, bezdzietnych młodych ludzi, że to nie jest dobry pomysł. Oddaję Pani głos. Pani. Ale dostałam zadanie najtrudniejsze, Panie Wojciechu. Ale to przemyślmy to wspólnie. Ja myślę, że mi się bardzo podobało to, co mówiła pani Hanna Zdanowska na temat tych miksów społecznych, bo jednak miasto, nie tylko miasto, społeczność zasadza się na miksie, znaczy na tej różnorodności i na wzajemnym wsparciu i widzeniu się. Nie wiem, czy to jest jakkolwiek przekonywujące, bo dopóki człowiek tego nie polubi, nie poczuje i nie zobaczy w tym wartości, to pewnie trudno by było kogokolwiek przekonać. I naprawdę nie chciałabym się tego podejmować. Natomiast wydaje mi się, że... Nie, to jest straszne pytanie. Ja nie mogę, teraz ono mi się wbiło w głowę. Widzę, że dynamika życia naszego jest taka, że się zmieniamy. Znaczy, sami w sobie jesteśmy różni na różnych etapach swojego życia i w związku z tym trudno sobie wyobrazić życie z samym sobą na jednym etapie życia i też trudno sobie wyobrazić życie z ludźmi identycznymi do nas, bo też nigdy tacy nie są. Zresztą charakterystyka, która odróżnia mnie od innych, może być naprawdę różna i nie musi wynikać z mojego bycia z kimś czy niebycia
ale tych charakterystyk jest wiele różnych. Ale jeśli by mi Pan pozwolił, ja bym jeszcze powiedziała o jednym napięciu, które mi się zarysowało i które wydaje mi się super ciekawe w kontekście społeczności lokalnej. Dotyczy ono tego, co jest samoorganizacją, a co jest usługą społeczną i jak te rzeczy powinny ze sobą zgrać się. Bo mamy świetne przykłady samoorganizacji obywateli i obywatelek, czyli to, co i pan prezydent Wojciech, i pani prezydent Hania, i pani Katarzyna mówili, czyli i budżety obywatelskie, i oddolne inicjatywy, i spacery z prezydentem, i wytykanie, dlaczego chodnik nierówny, i branie na siebie odpowiedzialności za dom sąsiedzki, klub sąsiedzki, i tak, i rady dzielnicy, i konsultacje, i tak dalej, i mnóstwo tego jest. Równocześnie mamy całą dużą logikę, niezwykle istotną dla lokalnych społeczności, związaną z usługami społecznymi, które tworzymy w ramach subsydiarności, o której mówił pan prezydent Wojciech, jako samorząd. I moim zdaniem mnie najbardziej interesuje teraz, jak te logiki dla zwykłego mieszkańca pogodzić i stworzyć zrozumiałymi, tak żeby one były ze sobą spójne, żeby zasoby się nie marnowały, no i żeby też różnego rodzaju spory, które wynikają z poziomów, z logik, które się w społeczności ujawniają, umieć adresować. Mieliśmy teraz w zeszłym tygodniu konferencję Szkoła po pandemii i jakby jeden ogromny postulat, który z nami został, to dialog problemowy, znaczy jak prowadzić dialog problemowy, tak żeby z niego wynikała nowa jakość. I myślę, że różnorodność perspektyw, różnorodność nas jako ludzi i różnorodność naszych potrzeb, ale też otwartość na siebie, chęć słuchania się i komunikowania w sposób z szacunkiem może nam taki dialog na rzecz rozwoju rzeczywiście zapewnić. No ale przed nami samorządowcami mnóstwo wyzwań do tego, jak to robić. Ja tak słuchałam na temat Łodzi i planów dla osiedli i wiem o Gdyni i o Laboratorium Innowacji i Urban Labie, który kocham całym sercem. I myślę sobie, że mamy mnóstwo między sobą świetnych przykładów i jest to naprawdę pasjonujący proces, w którym warto być. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. No wbrew temu, co pani zastrzegała na początku, dała pani znakomitą odpowiedź. Po pierwsze, że nierealna jest jednolitość, bo my, pomimo że wszyscy nie mielibyśmy dzieci na takim siedlu, to dalej jesteśmy różni pod innymi względami, więc to koniec końców będzie wspólnota ludzi zjednoczonych wspólnym rozczarowaniem, że nie ma tej jednolitości. Ale też bardzo ważną rzecz powiedziała pani prezydent Zdanowska, mianowicie ile takiej dobrej miejskiej energii się rodzi z tego, że mieszkają obok siebie różne pokolenia. Myśmy dawno temu, wymyślając dom wielopokoleniowy, myśleli o tym, że będzie to takie miejsce, gdzie to młodzi będą troszeczkę się opiekowali starszymi. Guzik, prawda, proszę państwa, jest taka wymiana energii między pokoleniami w obie strony. Ci seniorzy żyjący wśród seniorów jakby zapadają się w takie rozmawianie o chorobach, lekarzach i starości, a żyjący wśród ludzi różnych pokoleń nagle odżywają, kwitną, okazuje się, że zaczynają się lepiej czuć, mają siłę, nie wiem, śmiać się na podwórku razem z dzieciakami i generalnie miasto lepiej funkcjonuje. Wydaje mi się, proszę państwa, że rozgrzebaliśmy temat i nie było szans go w takim krótkim czasie wyczerpać. No może to jest taka specyfika naszych dzisiejszych czasów, że mamy po prostu kończyć takie rozmowy takim zdaniem, że jak powiedział pewien stary wódz indiański na filmie Tańczący z Wilkami, musimy o tym więcej rozmawiać. Bardzo dziękuję państwu za tę debatę. Bardzo serdecznie dziękuję. Miło spotkać państwa. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.